ice cream. Jest zwycięstwo w Pucharze Fiesty. Mamy też trzecie miejsce w Łośce, także jesteśmy bardzo szczęśliwi. Nigdy się nam nie udało osiągnąć takiego wyniku, żeby być na pudle w autach przednionapędowych. Mieliśmy taki jeden moment, wpadliśmy w pole, ale na szczęście bez żadnych konsekwencji od razu wróciliśmy na drogę, a tak rajd czysto przejechany. Myślę, że dobre tempo, co pozwoliło nam osiągnąć taki wynik, jaki jest. Zdaję sobie sprawę, że tak, zawodnicy, ich ekipy są zorientowani. Część kibiców też, ale dla wielu jest to pewną zagadką, kiedy Jarek wymienia tutaj w klasie taki, klasa taka, prawda? Mnóstwo tego jest. Skąd bierze się podział na tyle klas? No pewnie tak jak w boksie, jeżeli chodzi o wagę na przykład, prawda?
pewno jest tutaj po pierwsze podział ze względu na pojemność silnika, a po drugie ze względu na to, czy to są samochody produkcyjne, czy to są samochody modyfikowane, czy to są samochody czteronapędowe, czy napędzane na jedną oś. Rywalizacja w jednej wielkiej klasyfikacji generalnej nie ma sensu takim małym samochodem, bo nigdy rajdu się Rzeszowskiego nie wygrałoby się takim samochodem. Natomiast w klasie jak najbardziej można walczyć o pierwsze miejsce. Tak, proszę bardzo. Fantastyczna dyscyplina, no bo kiedy pomyślimy na przykład chociażby o tenisie, prawda, nasza delikatna Agnieszka Radwańska często musi spotykać się z zawodniczkami, które jak gdyby po mocersku mówiąc chodzą w innych kategoriach wagowych.